I ponownie chłodnym okiem i ponownie Rafał Ziemkiewicz. Witamy po przerwie. Witam ponownie i ponownie... Nie, może nie ponownie. Może jednak powiedzmy o tym, no, co jest głównie wielkim wydarzeniem dnia, czyli o wczorajszej konferencji Władimira Putina. Konferencji, no nie wiem, to jest taka właściwie, ktoś to ujął, że to jest taka doroczna audiencja udzielana narodowi. Oczywiście narodowi starannie wybranemu, który może tam przyjść, zadawać odpowiednie pytania. Władimir Putin, no nie wiem, właściwie my Polacy to się chyba niczego tutaj nowego nie dowiadujemy, natomiast było to szeroko transmitowane. Może coś, ktoś tam na świecie szerokim, zachodnim jednak, jeżeli choć odrobinę jeszcze mu kontaktują te szleje w mózgu, zobaczy, z kim ma do czynienia. No po prostu jaki to był pokaz obłudy, jakiej bezczelności, jakiego kłamstwa w żywe oczy. Oczywiście na Zachodzie też się kłamie, ale nie tak bezczelnie, żeby na jednym oddechu mówić, że oczywiście, że tam nie ma naszych żołnierzy, to są wyłącznie mieszkańcy Ukrainy, prawda, sami tego, my tam się przedstawiamy, żeby chwilę potem powiedzieć, że nasi żołnierze tam wykonują bardzo profesjonalną pracę i zebrać oklaski od tego wybranego, przebranego narodu, który krzyczy spasiba i bardzo się cieszy, że ci żołnierze, których tam nie ma, są. No nie wiem, no dla człowieka wychowanego w Zachodzie cywilizacji to jest schizofrenia, natomiast dla człowieka wychowanego w cywilizacji sowieckiej to jest dokładnie to samo. Jeśli nawiasem mówiąc, może nie chcę załatwiać porachunków osobistych, publicystycznych, ale określenie, które kiedyś użyłem, kacapia, że tak naprawdę Ukraińcy walczą o to, żeby się wyrwać z kacapi, to jakby to samo u niektórych takich bardzo prorosyjskich publicystów wzbudziło drgawki obrzydzenia, co mnie o tyle zastanawia, że ludzie, którzy się odwołują do prawicowej tradycji, powinni byli słyszeć o profesorze Feliksie Konecznym i jego typologii cywilizacji i rozumieć, że doskonale to, co felietonowo nazwałem kacapią, to jest dokładnie to, co profesor Konieczny nazwał cywilizacją turańską. A jeżeli Konieczny ma rację, moim zdaniem ma, że nie można być cywilizowanym jednocześnie na dwa sposoby, to po prostu wszelkie rojenia o jakiejś wspólnej polsko-rosyjskiej wspólnocie słowiańskich wartości, która się przeciwstawi temu zepsuciu płynącemu z Zachodu, temu pedalstwu politycznemu, poprawności, prawda, i innych obrzydlistwach zachodniego gnijącego świata, to są rojenia albo skończonych idiotów, którzy nie tylko nie czytują Dmowskiego, na którego się powołują, a czy Feliksa Konecznego, który też bardzo w duchu Dmowskiego właśnie utrzymany miał te swoje badania, no albo są to po prostu opłacani propagandyści, którzy nam kit wciskają, ponieważ to jest różnica cywilizacyjna i nic z tego nie będzie. Niesłychane, jak się te wzory przez wieki utrwalają, ten wzorzec dobrego cara, który ma tylko złych zastępców, którzy oddzielają go od poddanych, i ci biedni poddani, jeśli mają na co narzekać, no to przede wszystkim na tych zastępców, ministrów, a car dobry stoi na górze tej, i dba o lud. I czasem ma możliwość posłuchania, co ten szczery, prosty lud mówi. To prawda, ale gdzieś tam korzenie Rosji, wbrew temu, co bajają tutaj nasi, nie wiem, naiwni czy najemni rusofile, to jest wzorzec wcale nie słowiański, tylko jest to wzorzec mongolski, to jest wzorzec Dżingis Hana. A na czym polegała cywilizacja stepowa, bo Konieczny, mówiąc o cywilizacji turańskiej, często też używa tego określenia cywilizacji stepowej. Na tym, że wszyscy członkowie plemienia są prywatną własnością Hana. I to jest jakby podstawa tego wszystkiego. Nikt nie jest indywidualnością. W przeciwieństwie do cywilizacji łacińskiej, gdzie każdy z nas jest indywidualnością. Każdy ma swoją duszę, został przez Pana Boga zbawiony, został obdarowany wolną wolą i możemy tworzyć zbiorowość jakby dopiero na tym fundamencie. No, tam mamy do czynienia z mrowiskiem, gdzie po prostu jest Han, a wszyscy konie, wielbłądy, kobiety, wojownicy, wszyscy są jego własnością. Z tego wynika oczywiście stosunek do takich wartości jak prawda, nieprawda i tak dalej. Jest taki sondaż, żeby pozostać przy tym temacie w dzisiejszych gazetach, który niektórzy mówią jako zaskakujący, niektórych cieszy, mianowicie, że sondaż pokazujący, że Polacy dostrzegli, że jest zagrożenie dla niepodległości Polski.
No jest to oczywiście coś, co powinno bardzo nas cieszyć, bo 20 lat się tutaj jako publicyści staramy walić głową w mur i tłumaczyć Polakom, że nic nie zostało nam dane na zawsze i to nie jest tak, że jak możemy myśleć tylko promocję w hipermarkecie, że 3 w 1, że kredyty, żeby więcej mieć, lepszy samochód, lepsze mieszkanie i tak dalej, ponieważ naprawdę to nie jest nic przesądzone i nie jest powiedziane, że już historia się skończyła, żadnych wojen w przyszłości nie będzie, nikt na kogo nie dybie. Więc jeżeli ta akcja Putina kogoś otrzeźwiła i komuś to do głowy dotarło, no to i dobrze. Ale oczywiście jak to przy sondażach zawsze są jakieś takie dziwne, zabawne manipulacje, bo od razu Leningrad ogłasza, że w zasadzie jest to triumf, no bo Polacy wskazują, że owszem są zagrożenie dla niepodległości, ale 80% wskazuje, że ze wschodu płynące. No więc jak to teraz może zinterpretować publicysta prasy rządowej? No, że Kaczyński się mylił oczywiście, tak? Bo Kaczyński nas straszy Niemcami, od 20 lat nas straszy Niemcami, a Polacy haha, się Niemców nie boją. Także 45% jak przychodzi, bo to jest sondaże, też trzeba umieć czytać, no tak jak trzeba je umieć przeprowadzać, bo ludzie nie mówią wprost, ale trzeba zobaczyć, co wynika z tego. Na to pytanie, jakie konkretnie największe jest zagrożenie, nie z czyjej strony, 45% Polaków, czyli najwięcej tych ankietowanych, odpowiada, że zagrożeniem dla Polski jest uzależnienie gospodarcze, utrata samodzielności gospodarczej. Też bardzo mnie cieszy ten wynik, to znaczy to, że Polacy zaczynają myśleć, dostrzegać, że to nie jest tak, że po prostu bogaty Zachód nam daje, bo nas kocha po prostu, bo my jesteśmy takie fajne misie i tyle lat w biedzie żyliśmy w PRL-u, że teraz macie, weźcie sobie, budujcie sobie za nasze pieniądze, my nie potrzebujemy, my mamy dosyć, prawda? No, uzależnienie gospodarcze zaczyna być dostrzegane. To skąd, przepraszam, z którego kierunku to uzależnienie gospodarcze przychodzi? Czy ktoś sobie wyobraża, że jesteśmy uzależnieni gospodarcze od Putina? Owszem, może sobie Polak wyobrazić, że wpadnie banda ruskich z kijami, pepeszami, prawda, i rakietami jądrowymi i nam w klepie, to jest możliwe, natomiast wyobrazić sobie uzależnienie gospodarcze od przyjmowania polskiej gospodarki, oczywiście, no, gazociąg, prawda, przyjaźń, ropociągi i tak dalej, ale jednak to pokazuje, że ostrożność jest na obu kierunkach wskazana, no i jak mówię, no i bardzo dobrze. Rzecz pocieszająca, że rzeczywiście wreszcie się też zaczyna pojawiać, nawet w tej mainstreamowej prasie, pojęcie soft power, które dotąd było jakoś niedostrzegane. Owszem, nie zawsze w tym kontekście, w którym byśmy chcieli, ale no, czy te niemieckie fundacje, które tu zjeżdżały od zaraz po transformacji, chciały wyłącznie tego, żeby w Polsce zaprowadzić demokrację. No tak, przypominam taką ciekawą rzecz, która ujawniona została w zeszłym tygodniu przez władze, mianowicie, że koncert Hewlett-Packard się przyznał do korumpowania tutaj, tylko nie wiadomo dokładnie kogo, prawda? Bo ktoś się uzależnił, ale nie wiadomo co. Oni dali łapówkę, ale tutaj jej nikt konkretnie nie wziął i nikt nie bierze. To też jest taka bardzo ciekawa rzecz pokazująca naszą samodzielność i gospodarczą i w ogóle naszą samodzielność no, pod każdym względem. Także jeżeli ten sondaż ma się jakoś przyczynić do uświadomienia Polakom, że nie jesteśmy bezpieczni, nie jest tak, że nikt nie ma, historia się skończyła, mamy samych przyjaciół, wszyscy nas kochają, to może i dobrze, że taki sondaż został przeprowadzony. I jeszcze nie wiem, czy zdążymy. Chciałem zwrócić uwagę już z zupełnie innej beczki. Przepraszam, znowu Gazeta Wyborcza, no, ale to jednak trzeba, na pewne rzeczy jednak trzeba reagować. Mianowicie pojawia się na 9 stronie taki artykulik, 500 000 za zniszczenie sędziego. Sprawa sędziego Hurasa, który został oskarżony o korupcję, potem został uniewinniony. To jeszcze było za rządów AWS-u, rok 2000. I teraz on jako uniewinniony uzyskał jakieś ogromne odszkodowanie. No nie wiem, nie znam sprawy, zaufanie do polskiego wymiaru sprawiedliwości mam takie jak wszyscy Polacy, zwłaszcza wtedy, kiedy sędzia rozważa czy rozstrzyga sprawę innego sędziego, więc człowieka z tej samej korporacji, to zaufanie wzrasta skokowo i po prostu możemy być absolutnie pewni, że wyrok jest zgodny z faktami, ale w tym wszystkim jakby cały ten artykuł jest tylko opakowaniem dla takiego oszczerstwa, potwarzy, donosu, no trudno powiedzieć jak,
przeciwko człowiekowi, który już w żaden sposób się nie będzie mógł obronić i powiedziane też w sposób nieweryfikowalny, a mianowicie sędzia Churas twierdzi, że to Lech Kaczyński, kiedy jeszcze był wtedy ministrem sprawiedliwości, powiedział mu, że ma się podać do dymisji, bo jak nie, to zostanie zniszczony. No i rzeczywiście potem został zniszczony, prawda, za co teraz zostaje dopiero odniszczony, dostając 500 000 zł odszkodowania za te oskarżenia korupcyjne, które go spotkały. Ale i oczywiście powiada pan sędzia, no, że to była jakaś rozmowa gdzieś tam prywatna. On nie jest Michnikiem, nie miał gwoździa przy sobie, więc nie nagrał. Świadków nie ma, Lech Kaczyński nie żyje, więc właściwie można powiedzieć wszystko w tej chwili. I nie jest to jakiś tam sobie facecik, prawda, który tak plecie i nie wie, co mówi. To jest sędzia, który orzekał w imieniu Rzeczpospolitej, który zna wagę słów, rzuca takie oskarżenie bez żadnego uprawdopodobnienia. No, dlaczego akurat niby Lech Kaczyński miał tego jakiegoś sędziego ze Śląska niszczyć? Jakie miałoby być przełożenie ministra sprawiedliwości, prawda, na służby, które twierdziły, że się w tym sądzie wydaje pieniądze, wyroki za łapówki i tak dalej. Oczywiście i Gazeta Wyborcza sobie to tak wrzuca i nikt tego nie zauważa, no więc my to zauważmy, bo to jest, zdaje się, proszę państwa, już jakiś kolejny elemencik, myślę, po świętach sprawa zostanie rozwinięta, zostanie wypuszczona jako kolejny argument, jak to w sumie dobrze się stało, że ten Tupolew spadł, bo po prostu ci, co by ci pisowcy zrobili, ta czwarta Rzeczpospolita, to byłoby straszne. Nie? I z tym gąszczem pytań na temat polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz samego śledztwa smoleńskiego pozostawia państwa Rafał Ziemkiewicz w dzisiejszym wydaniu Chłodnym okiem. Dziękuję bardzo.